likwidacja zakładu energetycznego? Większość ludzi niby ma zachować miejsca pracy, ale musi nastąpić migracja na inne stanowiska pracy. Starownik wicewojewodą? Dostrzegam takie rzeczy, jak ten ciągle bezrobocie, którym jakoś nie mamy do końca opracowanej wizji, jak z tego wyjść. Tragiczny wypadek? Dziecko przechodziło przez ulicę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw? Na terenie apelacji lubelskiej został utworzony jeden ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Papierosy bez akcyzy? Łącznie zabezpieczono 263 paczki. Sesja zdjęciowa grupy rekonstrukcji historycznej? Chciałbym zachęcić wszystkich do tego, aby śledzili to, co dzieje się i tutaj dzięki 8. Pułkowi Legionów Grupie Rekonstrukcji, jak i innym grupom historycznym. Walentynki. A po co? Ewelina Bożęcka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Trudno nam się przebić ze swoimi argumentami. Dyrekcja jest nieugięta, uważa, że to jedyny słuszny pomysł, a my mamy obiekcje. Pomija się nas w decydowaniu o tym, pokazuje nam się gotowy schemat i nakłania do zaakceptowania tego, co jest. Tak pracownicy Zakładu Energetycznego w Lubartowie komentują fakt jego likwidacji. Protestują i mają zamiar robić to dalej. Jedną z form ma być spotkanie, które odbędzie się 23 lutego w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja planuje likwidację wielu rejonów energetycznych na wschodzie kraju. Ma to na celu m.in. zwiększenie efektywności i ograniczenie kosztów funkcjonowania. W spółce PGE Dystrybucja S.A. został wdrażany i realizowany projekt optymalizacji pracy rejonów i posterunków energetycznych, którego jednym z założeń jest zwiększenie efektywności i dostosowanie do modelu regulacyjnego oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania. Projekt ten właśnie ma na celu konsolidację rejonów energetycznych i będzie on realizowany, jest to rozłożone, oczywiście proces rozłożony w czasie i będzie to realizowane od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Stąd pomysł na połączenie poszczególnych rejonów. Kraśnika z Puławami, Radzynia Podlaskiego z Białą Podlaską oraz Lubartowa z rejonem Lublin. Realizacja zmian ma nastąpić do końca 2013 roku. Oznacza to, że zostanie zlikwidowany posterunek energetyczny w Ostrowie Lubelskim oraz w Kocku. Lubartowski zakład zostanie przekształcony w posterunek. Drugim posterunkiem, nieco mniejszym, będzie posterunek w Michowie. Większość ludzi niby ma zachować miejsca pracy, ale musi nastąpić migracja na inne stanowiska pracy, do tych właśnie ośrodków. Część ludzi również musi, negocjuje się z nimi przejście do zakładu Lublin Teren. Są to duże uciążliwości, zmiana miejsca pracy, dojazdy, również zmiana wykonywanych obowiązków często, ich zakres, nowości w pracy, ale też uciążliwości przede wszystkim z dojazdów z miejsca pracy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Obawy pracowników są skierowane również w tym kierunku, że cała restrukturyzacja, jakby to nazwać można, czy tam likwidacja nawet tego zakładu, będzie przebiegać podobnie jak Telekomunikacji Polskiej, która, jak wiemy, w Lubartowie była siedziba telekomunikacji, na podobnych warunkach funkcjonowało jak zakład energetyczny, była grupa wykonawstwa i innych służb i dzisiaj nie mamy praktycznie nic po telekomunikacji w Lubartowie. Fakt likwidacji to uciążliwość nie tylko dla pracowników, ale także dla mieszkańców miasta, prawda? No niestety. Większość takich istotnych służb będzie miała swoją siedzibę w zakładzie Lublin Teren, także jeżeli ktoś zechce sobie uzyskać warunki na zasilanie nowo budowanego domu czy jakieś inwestycji, będzie musiał się niestety pofatygować z załatwieniem spraw do Lublina. Obojętnie z jakiej miejscowości, czy to będzie koniec Krańce Kocka, czy powiedzmy Krańce Ostrowa, są to niemałe odległości. Uciążliwość będzie również tym, że no niestety te posterunki będą w tej chwili oddalone od swoich odbiorców. Nie będzie tak jak teraz, że właściwie od ręki załatwia się wszelkie awarie na sieci. Nasze pogotowie jest na miejscu, telefon i my jedziemy, naprawiamy. Również mamy wątpliwości co do tego, jak będzie to funkcjonować w takich ekstremalnych warunkach. Jednak te odległości, te szczeble decyzyjne spowodują według nas dosyć duże opóźnienia w
naprawach sieci. I wszelkie te zmiany mogą też prowadzić do tego, że chodzić będzie o bezpieczeństwo wykonywanych prac. Przy takich zmianach część pracowników będzie pracowała na innym terenie. Wiadomo, że będą musieli się przyuczać. Większość awarii jest wykonywana w warunkach, naprawiana naprawa tych urządzeń jest w warunkach ekstremalnych. Także jest to przeważnie noc, wichura czy inne anomalie pogodowe. No i niestety mamy pracowników w tej chwili, którzy są obeznani z terenem, w pracy w innym terenie będzie to na pewno problem. Zdaniem Doroty Szkodziak pracownicy nie muszą martwić się o swoje stanowiska pracy. Mało tego, obawy mieszkańców Lubartowa związane z wydłużonym czasem oczekiwania na naprawy w razie awarii jej zdaniem są również nieuzasadnione. Umowy o pracę pracowników nie są zagrożone, nie będzie żadnych zwolnień, natomiast będą na pewno zmiany. Będą na pewno zmiany, ale ja myślę, że z korzyścią i dla pracowników, i dla pracodawcy. To są indywidualne rzeczy i to będą rozmowy indywidualne z pracownikami. Jeżeli chodzi o awarie, to naprawą czy likwidacją tych awarii, czy jakimiś tam interwencjami zajmują się pracownicy na stanowiskach technicznych, czyli tak zwane te nasze służby techniczne, które są rozlokowane w posterunkach energetycznych i oni zostają na miejscach. Akurat to są nasi tacy najważniejsi pracownicy i tutaj prawdopodobnie w większości nic się nie zmieni. Oni zostaną i zakładamy, że te standardy obsługi będą co najmniej na tym samym poziomie co teraz, a będziemy dążyć do tego, żeby było lepiej, żeby skrócić te czasy likwidacji awarii. Pracownicy zakładu nie zgadzają się jednak z zamiarem jego likwidacji i przyjęli różne formy protestu. Odbywały się już spotkania informacyjne, na które zapraszani byli przedstawiciele dyrekcji, samorządów oraz mieszkańcy. Nie tylko my widzimy to zagrożenie, również widzi to lokalna społeczność, widzą to ludzie ze szczytu władzy. Jednakże trudno nam się przebić z naszymi argumentami. Dyrekcja jest nieugięta, uważa, że to jest jedynie słuszny pomysł na reorganizację energetyki. My mamy obiekcje. Mamy obiekcje również dlatego, że pomija się nas jakby w decydowaniu o tym. Konsultacje, bym powiedział, że są quasi konsultacjami. Pokazuje nam się gotowy schemat i nakłania do zaakceptowania tego, co jest. Formą protestu będzie także wyjazd pracowników zrzeszonej w Polskiej Grupie Energetycznej do Warszawy w dniu 21 do Ministerstwa Skarbu i pod siedzibę Polskiej Grupy Energetycznej na ulicy Mysią. I to jest tak, że to nie jedzie tylko PGE Dystrybucja Lublin, jedzie cała PGE Dystrybucja, czyli cała ściana wschodnia melduje się w Warszawie, wyrazić swoje niezadowolenie z tych pomysłów, ze sposobu ich realizowania. O protestach chciałem powiedzieć, że takie spotkania odbywały się w Kraśniku i w Radzyniu Podlaskim. Była tam bardzo duża frekwencja, bardzo duże zainteresowanie. Ludzie podzielają nasze obawy. Obawiają się tego nowego w energetyce. Chcielibyśmy Państwa zaprosić, mieszkańców Lubartowa, na spotkanie 23 lutego w sali w dawnym Domu Kultury w Lubartowie w spółdzielni mieszkaniowej. Ulica Cicha. O godzinie 16:30 będą posłowie, zostali zaproszeni, ale czy będą? Prawdopodobnie będą posłowie, może któryś z senatorów, samorządowcy, także zapraszamy serdecznie na 23 na godzinę 16:30. Pracownicy Lubzelu zwrócili się również o pomoc do radnych miasta Lubartów. Jak pan ocenia fakt likwidacji zakładu energetycznego w Lubartowie? Jest to decyzja niezależnego podmiotu, więc możemy tylko i wyłącznie wyrazić swoje niezadowolenie, ale musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że takie firmy jak PGE, one mają prawo decydować o swoim majątku. Natomiast można przyczynić się do tego, żeby zmienić bieg historii, bo czasami różnego rodzaju wydarzenia zmieniały ten bieg historii. I w zeszłym tygodniu
ponad tydzień temu zwrócili się do mnie pracownicy właśnie z lubartowskiego Lubzelu z prośbą o to, żebym jako radny, jako Jacek Tomasiak pomógł też im w jakiś sposób rozwiązać ten problem i żeby uzmysłowić również mieszkańcom, jak dużym utrudnieniem będzie dla nich restrukturyzacja tego przedsiębiorstwa oraz, że obawiają się oni o swoje stanowiska pracy, boją się o to, że wszystko jest robione, by odeszli z tej firmy, by firma po prostu kosztem pracowników płaciła sobie koszty. Spotkanie, które odbędzie się 23 lutego. Jaki będzie cel? Tak, spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 16:30 w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. I z tego co wiem, organizatorzy zaprosili zarówno posłów, radnych, burmistrzów, starostów. Bardzo duża reprezentacja ma być tutaj, jak również zaprosili mieszkańców z tych informacji, które do mnie docierały. My jako Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniliśmy tę salę i mamy taką nadzieję, że w związku z tym, że w tej sali odbywały się najważniejsze wydarzenia w mieście, to taka może zbyt duże porównanie, ale taka sala w Stoczni Gdańskiej, w której podpisano porozumienia sierpniowe. Natomiast no nie chcę przesadzać, ale jeżeli powiem o tym, że właśnie w tej sali w 2000, no kilka już dobrych lat temu odbyło się spotkanie w sprawie sortowni, spotkanie, gdzie byliśmy na pozycji przegranej, gdzie pierwsze spotkanie zostało zorganizowane również w zimie, również przy mrozie i również przy śniegu. Przyszło prawie ponad 250 osób i tamto spotkanie zapoczątkowało coś, co doprowadziło do bardzo dobrego, pozytywnego finału, czyli takiego finału, że ta sortownia w Lubartowie nie będzie budowana. Przypomnę, że już prawie zostaliśmy sami w kilka osób, gdzie wszyscy pozostali, którzy na tym zebraniu chociażby wtedy mówili nie, potem mówili tak, ale na końcu okazało się, że zrozumieli, że inaczej może mieszkańcy w ankiecie wypowiedzieli się na nie. I mam taką też nadzieję, że ten dobra opinia, która jest związana z tą salą, zaowocuje tym, że tak jak w tamtej sprawie wydawało się, że sprawa jest przegrana, okazało się, że udało się doprowadzić do tego, by ta sortownia nigdy nie powstała, w Lubartowie oczywiście, tak samo i w tym przypadku miejmy nadzieję, że w chwili, kiedy przyjdą i mam nadzieję, że władze zjawią się, że radni przyjdą miejscy, że przyjdą radni powiatowi, radni również gminni, którzy są związani, nie oszukujmy się, z tym zakładem i z tym funkcjonowaniem tego zakładu w Lubartowie, że również zjawią się reprezentanci zarządu, reprezentanci, którzy zarządzają tą jednostką, z którymi będzie można podyskutować, wypracować jakieś stanowisko i to stanowisko przekazać władzom dalej. Wiem również, że organizowane są protesty w Warszawie. Mam nadzieję, że już nie będą konieczne protesty, a że zarząd, który uważam powinien się wsłuchiwać w sprawy pracowników, podejmie takie decyzje, które zarówno będą korzystne dla nas, dla mieszkańców, jak i dla tych pracowników. Natomiast no, wszystko też zależy od frekwencji samych nas, mieszkańców Lubartowa. Jeżeli tej frekwencji 23 nie będzie, jeżeli sami mieszkańcy uznają, że pomysł Lubzelu jest dobry, nie chcą mieć tego kontaktu bezpośrednio z tymi pracownikami, to będzie to przykre. Natomiast wydaje mi się, że mieszkańcy również wiedzą, jak to będzie utrudnione, jak będzie trudno dostać się, żeby załatwić podstawowe sprawy związane z rejestracją, czy też wyrejestrowaniem licznika energii elektrycznej, że powinni się chyba tymi sprawami też zainteresować, tym bardziej, że no, być może nie, ale słyszałem również takie sygnały, że te miejsca pracy tych osób mogą być zagrożone. Od kilku dni stanowisko wicewojewody lubelskiego obejmuje Marian Starownik. 10 lutego 2012 roku premier Donald Tusk podpisał nominację. Dotychczasowa wicewojewoda Henryka Strojnowska swoją rezygnację złożyła wraz z początkiem listopada. O kandydaturze Mariana Starownika, byłego posła i starosty lubartowskiego na to stanowisko, mówiło się już od kilku tygodni. Pewne kwalifikacje do tego stanowiska posiadam, bo niemalże 30 lat pracy w administracji samorządowej plus kilka lat pobytu w parlamencie polskim, no daje pewnego rodzaju jakby ogląd tych problemów, którymi zajmuje się wojewoda. Tak mówiąc kolokwialnie, to co jest zapisane w ustawie o wojewodzie, to wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, stąd też no jest jakby swego rodzaju tym rzecznikiem i tym nośnikiem tych rozwiązań, które są jakby
uchwalane czy podejmowane przez rząd, no i wpasowywanie w te realia naszego województwa. I to jest taki główny cel i główne zadanie wojewody. Przypomnijmy, że Starownik w ramach pracy w administracji samorządowej pełnił funkcję starosty lubartowskiego oraz radnego sejmiku województwa lubelskiego. Był posłem na Sejm kilku kadencji. Do jego osiągnięć należy też odznaczenie m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie i prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Jak sam przyznaje, mimo odpowiednich kwalifikacji, na nowym stanowisku jeszcze wielu rzeczy musi się nauczyć. Ta administracja wojewody jest taką administracją, która ma duże kompetencje, ale ma też ograniczone kompetencje. Zupełnie sfera gospodarcza jest poza i to powszechnie wiadomo, że tym zajmuje się Urząd Marszałkowski. Natomiast ta sfera społeczna, sfera taka tego ogólnego funkcjonowania naszego życia społeczno-politycznego, jak i też tego życia takiego w wymiarze urzędniczym, to jednak dalej pozostanie u wojewody. No i trzeba przyznać, że jest to duży urząd, bo niemalże 750 osób pracujących, wojewoda i wicewojewoda, plus dyrektor generalny, to jest ta trójka, która jakby nadaje ton i ona jakby podnosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym urzędzie. Starownik dodaje, że nie potrafi być tylko wicewojewodą tak zwanym biurkowym. Doświadczenie nauczyło go bycia w ciągłym ruchu. Dlatego też zwraca uwagę, że jest wiele problemów, którymi należy się zainteresować. Dostrzegam takie rzeczy, jak ten ciągle bezrobocie, którym jakoś nie mamy do końca precyzyjnej wizji, jak z tego wyjść. No poza tym problem dróg, który dzisiaj jeszcze jest w dużej mierze też zależny od jak będą przyjmowane programy rządowe. No, przejścia graniczne, które są w bezpośrednim nadzorze wojewody. Sądzę, że tutaj to ta sfera, no wiadomo, że żeby coś takiego zmienić, to trzeba mieć pieniądze, ale to nie o to chodzi. Pieniądze ma centrala, pieniądze ma Urząd Marszałkowski. Stąd też pewnymi problemami, te, które dzisiaj występują w naszym województwie, czy w poszczególnych powiatach. No, trzeba będzie przenosić na szczebel centralny ministrów i takie kompetencje ma wojewoda. Ministrów pewnymi problemami jakby zarażać, oczekiwać od nich pewnych propozycji, rozwiązań, no i próbować jakby wychodzić naprzeciw tym potrzebom, które dzisiaj, czy w danej chwili naszemu województwu są potrzebne. I sądzę, że to się uda i to myślę, że przynajmniej te problemy, które są, na pewno one nie skończą się na biurku wojewody, one na pewno, jeśli taka będzie potrzeba, to one będą wędrowały dalej i na pewno nie tylko po to, żeby wędrowały, ale też będą miały odpowiednie rangę do załatwienia i będzie na pewno jakiś tam z mojej strony przynajmniej, na pewno z wojewody Szałno-Koguc będzie też jakby wsparcie, żeby mieć odpowiednie umocowanie tych problemów, na które czeka nasze społeczeństwo. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę 15 lutego przy ulicy Cichej w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja w Lubartowie. 11-letnia dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziecko w stanie nieprzytomnym trafiło do szpitala. Do wypadku doszło o godzinie 17:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Renault Clio, 21-letni mieszkaniec gminy Lubartów, jadąc ulicą Cichą w kierunku ulicy Lubelskiej, potrącił 11-letnią dziewczynkę. Dziecko przechodziło przez ulicę na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku w stanie nieprzytomnym zostało przewiezione do szpitala w Lublinie. Kierujący samochodem Renault 21-latek był trzeźwy. Z powodu wypadku przez kilkadziesiąt minut zamknięty był odcinek ulicy Cichej od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do ulicy Lubelskiej. Trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W dniach od 20 do 25 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Czynny udział w akcji będzie brał Sąd Rejonowy w Lubartowie. Dlatego też w dniach od 20 do 24 lutego w budynku sądu zainteresowanym będą udzielane bezpłatne informacje o prawach przysługujących osobom pokrzywdzonym.
Na terenie apelacji lubelskiej został utworzony jeden ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przy Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym Agape w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej 5. Szczegółowe informacje są zamieszczone na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz pod numerem telefonu 81 852 68 24. Lubartowscy policjanci zabezpieczyli 263 paczki papierosów pochodzących z przemytu. Nielegalny towar został znaleziony podczas kontroli drogowej związanej z popełnionym wykroczeniem. Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lutego na ulicy Krańcowej. Lubartowscy policjanci patrolując ulicę Krańcową zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Chrysler. Kierowca auta jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli policjanci zwrócili uwagę na schowane w tylnej części pojazdu reklamówki. Jak się później okazało, znajdowały się w nich papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Łącznie zabezpieczono 263 paczki. 21-letni mieszkaniec gminy Spiczyn za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa otrzymał mandat karny. Mężczyzna poniesie również odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego. W niedzielę 12 lutego na moście Żelaźniaku miała miejsce sesja zdjęciowa Grupy Rekonstrukcji Historycznej 8 Pułku Piechoty Legionów dla portalu dobroni.pl. Dzisiaj takie krótkie spotkanie, prawie dwugodzinna sesja zdjęciowa z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej 8 Pułku Legionów. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do tego, aby śledzili to, co dzieje się i tutaj dzięki 8 Pułkowi Legionów, Grupie Rekonstrukcji, jak i innym grupom historycznym na terenie Lubelszczyzny. Jaki bardzo ważny element, który chciałem zaznaczyć, bo to są wspaniali ludzie o wielkich sercach. Niemniej jednak potrzebują wsparcia. Apeluję do wszystkich ludzi dobrego i wielkiego serca, szczególnie firm, o sponsorowanie. Wiadomo, że czasy są kryzysowe, trudne, a wszyscy chętnie oglądają i rekonstrukcję historyczną przeróżnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie ziemi lubartowskich, a było ich bardzo dużo. Ta grupa akurat nie zawęża się historycznie w jednym kręgu. Oni równie dobrze robią rok 20, jak i II wojnę światową. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do śledzenia i do pomocy tych ludzi. Data 14 lutego na stałe wpisała się w życie Polaków. Tego dnia bowiem mają okazję przypomnieć swoim drugim połówkom o gorącym uczuciu. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób spędzali walentynki mieszkańcy Lubartowa. Sama nazwa walentynek pochodzi od świętego Walentego. Zwyczajowo tego dnia wysyła się kartki zawierające miłosne wyznania, zaprasza swoich ukochanych na romantyczne kolacje czy kupuje prezenty. Do Polski obchody święta zakochanych trafiły dopiero w latach 90. XX wieku. Zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta uważa, że jest to bardzo ważny dzień dla osób będących w stałych związkach. To ja już spędziłem walentynki. W jaki sposób? Spędziliśmy to w domu po prostu, że zrobiłem prezent, kupiłem kwiaty, żeśmy miło sobie razem w domu posiedzieli. A w latach ubiegłych? Ubiegłych to też robiłem walentynki, zaprosiłem dziewczynę na pizzę, wręczyłem kwiaty, kupiłem prezent i było fajnie i miło. Jednak zdaniem niektórych ten dzień nie ma większego sensu. Jak pan walentynki spędza? Ja nie spędzam. Dlaczego? A po co? Jeszcze inni uważają, że obchody tego dnia w polskiej kulturze nie są tak ważne, ponieważ jest to zwyczaj zachodni. A co w ogóle pani myśli o tym święcie? Oj, dla mnie to jest niepotrzebne takie, ja nie wiem. No amerykanizacja na pewno, ale przyjemne, jeśli ktoś ma coś świętować, no to na pewno bardzo, bardzo miło, że coś takiego istnieje, ale kto co lubi, wiadomo. Wszyscy zakochani, którzy chcieli spędzić ten wieczór kulturalnie, mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych w kilku miejscach. Jedną z nich był koncert walentynkowy w Lubartowskim Ośrodku Kultury. A nad tym wszystkim miłość twa. A nad tym wszystkim miłość twa. 14 lutego, Dzień Zakochanych, Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zatytułowany Miłość twa. Wystąpią ci, którzy przychodzą do nas na zajęcia gitarowe, na zajęcia wokalne do pana skrzypka i do pana kędziory. Przygotowali dzisiaj w repertuarze zarówno piosenki polskie, jak i zagraniczne. Uznali, że te będą najlepsze na dzisiejszy koncert. Serdecznie zapraszamy. Koncert za chwilę. Wokaliści są przygotowani, instrumentaliści również. Serdecznie, gorąco zapraszam. Znów przyjdzie mi, no
Czy spędzenie tego dnia razem jest faktycznie ważne? Czy pomaga w umacnianiu więzi łączącej dwie osoby darzące się uczuciem? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy psychoterapeutę Małgorzatę Jarmułę. Można powiedzieć, że każdy rodzaj obdarowywania będzie wzmacniał związek, bo będzie to działało na takiej zasadzie, że jeżeli ja daruję coś komuś, podarowuję jakiś prezent czy jakiś rodzaj upominku, to w każdym rodzi to taki rodzaj poczucia wdzięczności, taki rodzaj poczucia też symbolicznego długu. I można powiedzieć, że jeżeli zostajemy w tym poczuciu, to mamy taki też taką chęć odreagowania i dania komuś podobnie. Zwykle jeszcze tak to się dzieje w relacjach międzyludzkich, że jak ktoś nam coś da, to my oddajemy troszkę więcej. I można powiedzieć, że to na zasadzie takiej wymiany będzie działało, że jeżeli ja komuś dam troszkę więcej, no to w nim znowu to zrodzi poczucie długu i wdzięczności. No i będzie to działało na relację w taki sposób, że będzie ją wzmacniało i będzie to tworzyło taką silniejszą więź. Także wszelkie formy prezentów, podarunków, kartek, można powiedzieć drobiazgów, cukierków będą wzmacniały więź, a więc będą wzmacniały też związek. A w dalszej części informacji regionalizm. Ma dużo zbiorów, no może jeszcze tak do końca nieuporządkowanych. Giekon. Zaczynamy już o godzinie 10 w sobotę i przez cały dzień, przez całą sobotę do godziny 22 będą punkty programu. Jedut i Suska wyróżnieni przez Muchę. Cieszy mnie również to, że zauważają nas gdzieś w Warszawie, w ministerstwie. Maraton pływacki. Chodziło nam o jak najliczniejszy udział, a to właśnie zostało spełnione. 16. kolejka LLK Alvernia. Drugie lidze Centrochem Wysoko pokonał Specnaz. 12. kolejka Lubartowskiej Ligi Halówki. Prof. Gips jedną bramką rozstrzygnął pojedynek z Iskrą Team. Regionalizm, czyli kolejna wystawa z cyklu Lubartowskie Pasje, została zaprezentowana w piątek, 10 lutego, w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Ekspozycję ze zbiorów Wojciecha Harlińskiego oglądać można do 10 marca. Pan Wojtek jako wieloletni mieszkaniec naszego miasta, właściwie tu się urodził, wychował i z małymi przerwami prawie całe swoje życie spędził w Lubartowie, ma taką pasję, że właściwie zbiera wszystko, co dotyczy Lubartowa. Interesuje się regionalizmem, jest wykształcenia historykiem i geografem, stąd dużo w jego zbiorach jest różnego rodzaju właśnie takich zbiorów geograficznych, kartograficznych. Niemniej jednak też interesuje się przeszłością naszego miasta. Jak mówię, dzieciństwo ma to do siebie, że z dzieciństwa pamiętamy właściwie najwięcej. Skoro się wychował w Lubartowie, więc dużo rzeczy pamięta, te rzeczy stara się gdzieś tam utrwalać, przekazywać. Między innymi publikował w Lubartowie Ziemia Lubartowska dwa artykuły dotyczące mieszkańców miasta w latach 39-45. Ta właściwie jego pasja, możemy powiedzieć, że jest jakby motorem jego życia. On temu poświęca bardzo dużo czasu, ma dużo zbiorów, no może jeszcze tak do końca nieuporządkowanych i może na tej wystawie nie są akurat najcenniejsze rzeczy. Niemniej jednak możemy popatrzeć na mapy kartograficzne, możemy popatrzeć na zdjęcia, które właściwie od lat 30, lata 30, 40, 50, 60, aż właściwie do lat nam współczesnych ta wystawa zawiera. To znaczy same zdjęcia z lat może 2000 to usunęliśmy z tej wystawy, no bo właściwie może bardziej interesujące to są tam te starsze zdjęcia. Ja mam rozmaite pasje zbieractwa, pasję naukową, historyczną. Kilka lat temu podpowiedziałem pani Ani Wróblewskiej, pracownicy filii numer 2, jeszcze tam się mieściła ta filia, o tym, że mam zbiory map, zdjęć, widokówek starych. No i zaproponowała, czy by nie można było zorganizować wystawy z moimi zbiorami. No ja się zdecydowałem. No i kilka tygodni temu powiedziała, czy to aktualna sprawa. Aktualna. No i przyniosłem swoje zbiory do tej biblioteki. No i panie tutaj były i wybieraliśmy tam, czy zdjęcia, czy widokówki, czy mapy, czy foldery. No i panie z filii, łącznie z panią Dorotą z Biblioteki Publicznej, z panią Dorotą Rybak, te panie przygotowały to wszystko i powiesiły
i w ten sposób to wygląda. Teraz tematyka obejmuje, bośmy się zastanawiali, co wziąć pod uwagę. Tematyka obejmuje lata przedwojenne, wojenne, powojenne i współczesne. Siódma edycja konwentu GRG-KON odbędzie się w dniach 18-19 lutego w Loku. Na imprezę zaprasza Lubartowski Klub Fantastyki Zielony Smok. 18-19 lutego to weekend fantastyczny w Lubartowie. Po raz siódmy ogólnopolski konwent fantastyki GKON. Zaprasza klub Zielony Smok. Instruktor Konrad Lisek powie o szczegółach tego, co będzie się działo w sobotę i w niedzielę w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Zaczynamy już o godzinie 10 w sobotę i przez cały dzień, przez całą sobotę do godziny 22 będą punkty programu. Prelekcje, dyskusje i konkursy z nagrodami o bardzo szerokim, można powiedzieć, kręgu zainteresowań dla szerokiego widza, bo i konkursy muzyczne, i konkursy takie tradycyjne, kalambury i karteczki. W nocy zapraszamy na turniej gier starych, czyli m.in. Scrabble, Państwa Miasta, Eurobiznes, takie, które gdzieś trzeba wyjąć ze starej szafy i przypomnieć sobie, jak gramy. Poza tym oczywiście 80 gier planszowych Lubartowskiego Klubu tutaj. No i oczywiście w piwnicach Gimnazjum nr 2, które udostępniło nam, odbędzie się gra teatralna LARP, policyjny napad na bank. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście w niedzielę zaczynamy o 10 też trzema punktami programu i kończymy wszystko o 16. Lubartowscy trenerzy taekwondo Jerzy Jedut oraz Jarosław Suska zostali docenieni przez ministra sportu i turystyki Joannę Muchę za osiągnięcia szkoleniowe w ostatnim roku. Ja dokładnie nie liczę, która to jest nagroda, ale pamiętam, że różne ważne osobistości wręczały mi te dyplomy. Jest to jakiś rodzaj prestiżu, bo jest to około, tak mniemam, 200 osób w Polsce, które dostają takie nagrody i z tego nie wszystkie to są nagrody pierwszego stopnia państwowe. Jeśli dobrze pamiętam, ja dostałem ich około 14 do tej pory, czy to około 14 lat trwa, być może więcej. Większość zdecydowana to są nagrody pierwszego stopnia. Jestem niezwykle dumny z tego powodu, ale oczywiście to jest zasługa moich zawodników, nie? To oni zdobywają te medale na Mistrzostwach Świata, bo to tę nagrodę można dostać za medale Mistrzostw Świata, za indywidualne medale Mistrzostw Świata. Cieszy mnie również to, że zauważają nas gdzieś w Warszawie, w ministerstwie, że traktują nas normalnie. Zasługujemy na to, bo ciężko pracujemy. Należałoby sobie tylko życzyć, żeby tak było wszędzie, żeby było tak i tutaj, w samorządzie, bo nie wątpię, że społeczność nasza lubartowska bardzo przychylnie odnosi się do tego, co robimy. Robimy to już prawie 30 lat w Lubartowie. Także zauważają nas i społeczność zauważa, i ministerstwo. To dobrze. Trener Jedut już dużo powiedział na ten temat. Ja ze swojej strony oczywiście dodam, że jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że takie wyróżnienie otrzymuję z rąk pani minister obecnej. Również od wielu lat takie wyróżnienia otrzymywałem jako trener. Z tego jestem szczególnie dumny, bo świadczy to o dobrej pracy z zawodnikami, o moim dużym zaangażowaniu i o osiąganiu przez nich wyników. Właśnie to chciałbym podziękować o telewizji, że naszej tutaj, czy waszej, że pofatygowała się i powiedziała o tym, czy chce o tym powiedzieć, dlatego że może nie wszyscy w naszej społeczności o tym wiedzą. Warto byłoby takie rzeczy propagować. Doceniamy to bardzo i dziękujemy za to. I to oczywiście nie jest propagowanie czy promocja naszych osób fizycznych, nie? Mnie czy Jarka, ale to jest przede wszystkim propagowanie i promowanie naszej dyscypliny, która tutaj jest dość znana, ale rodzą nam się nowe pokolenia, nie? I te również powinny wiedzieć o tym, co tu się dzieje. Jak powiedziałem, jak wspomniałem wcześniej, działamy niemal 30 lat. W przyszłym roku, już za niespełna rok, minie 30 lat, odkąd jesteśmy w Lubartowie, odkąd taekwondo działa w Lubartowie. Warto, zamierzamy również w przyszłym roku zorganizować te Mistrzostwa Polski, żeby uświetnić ten nasz jubileusz. No i każdy taki sygnał od telewizji do społeczności Lubartowa, że ciągle mamy się dobrze i ciągle jesteśmy w stanie osiągać wysokie sukcesy, czy duże sukcesy sportowe, jest ważne, bo ta akceptacja
właśnie tej społeczności jest nam najbardziej potrzebna. 6076 25-metrowych długości basenu, co daje wynik prawie 152 km, pokonali uczestnicy nocnego lubartowskiego maratonu pływackiego. W imieniu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orka oraz współorganizatorów Urzędu Miasta Lubartów oraz pana burmistrza Janusza Bodziackiego, Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Piotra Firleja, drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Firleja w Lubartowie oraz Klubu Aktywnych ArtFit chcielibyśmy wszystkim uczestnikom serdecznie podziękować za udział w pierwszym nocnym maratonie pływackim o Puchar Burmistrza Miasta Lubartowa. Chciałbym powiedzieć, że po prostu przeszło to nasze, że tak powiem, najśmielsze oczekiwania, ponieważ na tym, na czym nam najbardziej zależało, a robiąc to pierwszy raz, było to bardzo nieprzewidywalne. Chodziło nam o jak najliczniejszy udział, a to właśnie zostało spełnione. Już po wstępnych takich obliczeniach wiemy, że około 120 osób wzięło aktywny udział, będąc w wodzie i pokonując różne długości pływalni. Natomiast na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj nasze najmłodsze pociechy, które od godziny 20 do 22, tak jak było to wcześniej ustalone, pływając tylko na jednym torze, to znaczy ja mając dane tylko z jednego toru, tam gdzie płynęły dzieci, że tak powiem najmłodsze, przepłynęły około 5700 metrów. Jest to po prostu niebywały wynik. Natomiast wszyscy pływając do godziny 1:45, bo o tej godzinie skończył się nasz maraton, przepłynęli ponad 157 km. Jest to po prostu bardzo zaskakujący wynik i naprawdę sądzę, że będzie co pobijać w przyszłym roku, jeżeli uda nam się oczywiście zrobić taką imprezę po raz drugi. Chciałbym tu powiedzieć o tych osobach, które ustanowiły największe długości, chociaż tak jak powiedziałem, wszyscy zasługują na szczególne wyróżnienie i na szczególne uznanie, ponieważ dla nas każdy, kto wszedł do tej wody i przepłynął minimum tą jedną długość, już był wygranym. Natomiast najmłodszy uczestnik miał niespełna, chyba jak się nie mylę, pół roku. Natomiast najstarszy uczestnik, który pokonał najwięcej długości, miał lat 47, jest to pan Andrzej Marzenta, pokonał 172 długości i on otrzymał puchar dla najstarszego uczestnika maratonu. Najliczniejsza rodzina to rodzina państwa czechowskich, także otrzymali puchar, ponieważ było to wcześniej ustalone, że będziemy mieli też puchar właśnie dla rodziny, która weźmie udział w najliczniejszym składzie w maratonie. Natomiast cztery pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o długości pokonane indywidualnie w czasie trwania maratonu, to zacznę może od takiego, może nie najlepszego miejsca, ponieważ miejsca poza podium. Miejsca czwartego jest to Matyjaszczyk Marcin, pokonał 277 długości naszej pływalni, co daje nam wynik 6925 metrów. Ceberak Bartosz, 302 długości pływalni, daje wynik 7550 metrów. Skubisz Paweł pokonał 304 długości pływalni, daje to wynik 7600 metrów. No i pierwsze miejsce zajął Wierzchoń Marek, który pokonał 318 długości, co daje wynik 7950 metrów. Są to wyniki naprawdę bardzo zaskakujące i wielki szacunek dla tych ludzi, ponieważ nie było to takie proste. Naprawdę o niektórych to już zaczęliśmy się nawet martwić, bo kiedy wychodzili z wody na krótką przerwę, to dziwnie wyglądali, byli bladzi, można powiedzieć, że naprawdę bez sił, ale uzupełniali siły w jakimś tam szybkim posiłkiem, wodą i wchodzili z powrotem, aby ustanowić po prostu, że aby przepłynąć jak najwięcej tych długości. Także dla wszystkich naprawdę wielkie dzięki. No i tutaj muszę też wspomnieć oczywiście o naszej szacownej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wraz z panem komendantem Grzegorzem Szyszko. Nie dość, że przygotowali nam tutaj taką piękną wystawkę, żeby dzieci też mogły jakoś mile spędzić czas, bo nie wszyscy może na raz mogli wejść do wody. To jeszcze wzięli czynny udział, mieli wydzielony tor i naprawdę przepłynęli sporo długości. Jeszcze nie wiemy dokładnie ile, ale jest to liczone. Szczegóły podamy niebawem. Mam nadzieję, że ta impreza przyjmie się w naszym mieście. A po liczebności osób
gdzie mówię, około 120 osób było w wodzie, natomiast sądzę, że wszystkich nas tutaj było około 150-160 osób. To już jest wyznacznik do tego, że naprawdę warto robić takie imprezy i mówię tutaj wielkie dzięki, wielki szacunek dla nich wszystkich. Szczególne podziękowania należą się również personelowi tutaj naszej pływalni, ratownikom, opiece medycznej, ponieważ podczas trwania całej imprezy obecna była opieka medyczna. 16. kolejka Lubartowskiej Ligi Koszykówki Alvernia już za nami. W pierwszej lidze obyło się bez niespodzianek, natomiast w drugiej lidze wicelider Celtic doznał drugiej porażki z rzędu. W pierwszej lidze Partizan 77-55 pokonał Okno Plast, Dukla 10 punktami ograła Chaos 76-66 oraz Alvernia nie dała szans Aprilowi, wygrywając mecz 75-54. W drugiej lidze Centrochem Wysoko pokonał Specnaz 72-31, Skurcz Team wygrał z Destroyers 89-60 oraz Rewers 16 punktami pokonał Celtic 83-67. Na podsumowanie drugiej rundy rozgrywek Lubartowskiej Ligi Koszykówki Alvernia zapraszamy do programu Raport. Tylko dwie kolejki dzielą nas od zakończenia sezonu rozgrywek w Lubartowskiej Lidze Halówki. W walce o koronę mistrzowską pierwszej ligi liczą się już tylko trzy drużyny: obrońca tytułu KS Wiadukt, Prof. Gips oraz Brzeźnica Książęca. W 12 kolejce KS Wiadukt 4-2 pokonał rewelację sezonu Fearless. Prof. Gips jedną bramką rozstrzygnął pojedynek z Iskrą Team, pokonując ich 2-1. Brzeźnica Książęca 4-2 pokonała Galaktyw. KS Perła 2-1 wygrała z PGE. Agat Travel 5-2 ograł Melanż. Komitywa 3-0 pokonała LKS Skrobów. W drugiej lidze Ostrówek 3-1 wygrał z Parkową. FC Jacek uległ 3-7 BZB Brzeźnicy. FC Niedźwiada rozgromiła 8-0 Nerra Zuri. Glaspol 4-0 pokonał Baobab. Następna kolejka Lubartowskiej Ligi Halówki rozegrana zostanie w sobotę 25 lutego. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Słaby śnieg, słoneczne przebłyski i minus 9 stopni Celsjusza. Tak powita nas piątkowy poranek 17 lutego. Po godzinie 12 temperatura wzrośnie do minus 4 stopni, biometr niekorzystny. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1016 hektopaskali, w nocy termometry wskażą minus 8 stopni. Niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. W sobotę spodziewać się możemy również słabych opadów śniegu. Będzie jednak cieplej, termometry wskażą wartość 1 stopnia Celsjusza. Noc będzie niemal bezchmurna przy temperaturze minus 2 stopni. Ciśnienie zacznie spadać, by w niedzielny poranek osiągnąć wartość 1015 hektopaskali. Temperatura osiągnie wartość 0 stopni. Może padać słaby śnieg, noc będzie prawie bezchmurna. Temperatura spadnie o 2 kreski, ciśnienie zacznie wzrastać i w poniedziałek barometry wskażą 1027 hektopaskali. W dzień będzie umiarkowanie zachmurzone niebo przy temperaturze 0 stopni. W nocy termometry wskażą minus 2 stopnie. Wtorek, 21 lutego, minus 1 stopień Celsjusza i słonecznie. Barometry wskażą wartość 1035 hektopaskali. Po godzinie 18 ciśnienie spadnie o 5 kresek. Termometry natomiast, podobnie jak w dzień, wskażą minus 1 stopień. W środę temperatura osiągnie wartość minus 2 stopnie, zachmurzenie umiarkowane. Barometry wskażą wartość 1033 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie o 2 kreski. Niewielkiego ocieplenia spodziewać się możemy w czwartek. Termometry wskażą wartość 2 stopnie na plusie, dzień będzie słoneczny, ciśnienie jednak nadal niekorzystne. Osiągnie ono wartość 1019 hektopaskali. Noc również będzie bezchmurna. Temperatura spadnie o 5 kresek, ciśnienie wzrośnie o 1. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Przypominam, że nasz program oglądać można również na stronie internetowej www.kanals.pl. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami poprzez adres redakcja@kanals.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.